Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Dziś przed gmachem Ministerstwa Zdrowia protestować będą lekarze rezydenci. Średnia zarobków młodych lekarzy po 6-letnich studiach i rocznym stażu to około 2,5 tysiąca złotych. Naczelna Izba Lekarska apeluje do władz o ustalenie minimalnej płacy lekarzy i lekarzy dentystów. Lekarskie wynagrodzenia są na bardzo różnym poziomie. Wszystko zależy od tego, gdzie się pracuje, jak długo. Najbardziej pod górkę mają jednak młodzi lekarze, którzy ledwo wiążą koniec z końcem. Studia są ciężkie, długie i pełne wyrzeczeń, a na zarobki na godnym poziomie trzeba często czekać kilkanaście lat. W Polsce brakuje lekarzy. Jesteśmy na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby lekarzy. Wszystko jedno, czy przeliczymy na 1000 czy 10 tysięcy mieszkańców. Jeszcze mniej mamy specjalistów i do tego jest to bardzo populacja starzejąca się. Średnia wieku lekarzy w wielu dziedzinach przekracza 55 lat. Gdyby wszyscy lekarze i lekarze dentyści, którzy nabyli uprawnień emerytalnych, chcieli z tych uprawnień emerytalnych skorzystać, to przede wszystkim w ambulatoryjnej ochronie zdrowia w Polsce nastąpiłaby totalna katastrofa, bo nie miałby tam kto pracować. Polscy lekarze są przepracowani. Aby zwiększyć swe wynagrodzenia, biorą dodatkowe dyżury. Nie mają także czasu na konieczne w ich przypadku ciągłe dokształcanie. Łatwiej jest za granicą. Z tego powodu 37% młodych lekarzy planuje wyjazd poza Polskę w celach zarobkowych, mówi Jarosław Biliński z Porozumienia Lekarzy Rezydentów. Albo wystąpiło już o zaświadczenie o możliwości wyjazdu, albo uczy się języków po to, żeby wyjechać, czyli podjęło jakieś kroki realne, aby z kraju wyjechać. Można ich zatrzymać, proponując godziwe warunki wynagrodzenia. Obecnie zarabiają około 2,5 tysiąca złotych. Warto pamiętać, że lekarze rezydenci to lekarze po studiach i rocznym stażu, mający pełne prawo do wykonywania zawodu i biorący na siebie odpowiedzialność za zdrowie pacjenta. Zarabiają między 17,95 brutto za godzinę do 23,04 brutto za godzinę. Chciałem znaleźć pomoc do prac w ogrodzie. Poniżej 25 zł netto nie znalazłem pracownika. Do drobnych robót fizycznych w polu. Lekarze rezydenci są dosłownie zdani na łaskę i niełaskę resortu zdrowia, mówi dr Weronika Rydel. Pensję lekarza rezydenta płaci ministerstwo, a nie szpital. Więc jakby dla szpitala jest to, można powiedzieć, w pewnym sensie bezpłatny pracownik. Naczelna Rada Lekarska apeluje o ustalenie minimalnej płacy lekarzy i lekarzy dentystów. Według propozycji samorządu lekarskiego stażysta powinien zarabiać brutto przynajmniej 4100 zł, rezydent 8200, lekarz z pierwszym stopniem specjalizacji 10300, a specjalista 12300 zł. Gazeta Wyborcza atakuje ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, zarzucając mu wieloletnią współpracę z Robertem Luśnią, uznanego przez sąd za płatnego informatora SB. MONE zareagowało na zapowiedź publikacji jeszcze w piątek, dementując oskarżenia Wyborczej. Gazeta Wyborcza twierdzi, że współpraca ministra obrony narodowej z płatnym informatorem SB Robertem Luśnią trwa do dnia dzisiejszego. Według Wyborczej szef MONU zasiada w Radzie Fundacji Głosy, w której prezesem zarządu jest Robert Luśnia. Dziennik wytyka również Antoniemu Macierewiczowi współpracę z profesorem Chrisem Cieszewskim. Tymczasem, jak informuje Ministerstwo Obrony Narodowej, od momentu wydalenia Luśni z ruchu katolicko-narodowego nie doszło do żadnych spotkań i rozmów między płatnym informatorem SB a Antonim Macierewiczem. Minister Antoni Macierewicz poznał Roberta Luśnię poprzez Wojciecha Ziembińskiego, który polecił go jako młodego człowieka do pomocy w Ośrodku Badań Społecznych w 1980 roku. O zarzutach współpracy Roberta Luśni z SB minister Macierewicz dowiedział się w momencie, gdy informację tę przekazał rzecznik interesu publicznego, weryfikując oświadczenia poselskie. Od razu Robert Luśnia został zawieszony, a następnie wydalony z ruchu katolicko-narodowego i z koła poselskiego. Czytamy w komunikacie ministerstwa. Resort obrony wskazuje, że przed 2001 rokiem Luśnia nie pełnił żadnej funkcji publicznej wymagającej lustracji. Sam minister Macierewicz nie wie, kto był oficerem prowadzącym płatnego informatora SB. Z dokumentów, które referowano ministrowi, wynikało, że chyba nazywał się Nadworny i rozpracowywał drukarnię Ruchu Młodej Polski i środowiska prawicowe. Minister nigdy nie miał kontaktów z tą osobą.
Co więcej, obecny szef MON-u nie utrzymywał i nie utrzymuje również żadnych kontaktów z Konradem Rękasem. Ministerstwo odniosło się również do zarzutów Gazety Wyborczej formułowanych pod adresem profesora Krisa Cieszewskiego. Minister Macierewicz poznał go na jednej z konferencji smoleńskich organizowanych przez profesora Piotra Witakowskiego. Fałszywka na temat jego współpracy, którą rozpowszechniały niektóre stacje telewizyjne, to potwarz. Pan Cieszewski wystąpił do sądu o autolustrację i został w pełni i jednoznacznie oczyszczony ze wszystkich zarzutów. Wyrok jest prawomocny. W Świnoujściu odbędzie się dziś uroczystość nadania terminalowi LNG imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To właśnie on przedstawił koncepcję budowy gazoportu. W uroczystościach wezmą udział najwyższe władze państwowe na czele z prezydentem Andrzejem Dudą oraz premier Beatą Szydło. Koncepcję budowy gazoportu, który będzie elementem budowania niezależności energetycznej Polski, prezydent Lech Kaczyński przedstawił w maju 2006 roku. Pierwszy statek z komercyjnym ładunkiem gazu skroplonego z Kataru wpłynął do terminala w ostatni piątek. Następne gazowce mają regularnie cumować w Świnoujściu raz w miesiącu, choć niewykluczone, że terminal zostanie rozbudowany. Obecnie jego moc regazyfikacyjna wynosi 5 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Jest to około 30% polskiego zapotrzebowania. Małopolska chce przywrócić i rozwinąć żeglowność Wisły na swoim obszarze. Specjalne porozumienie dotyczące współpracy w tej sprawie podpisał wojewoda Małopolski Józef Pilch z przedstawicielem chińskiej firmy. Podniesienie żeglowności polskich rzek to jeden z głównych priorytetów rządu premier Beaty Szydło. We wtorek Rada Ministrów przyjęła założenia do planu rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020. Zakłada on przywrócenie do 2030 roku międzynarodowej klasy żeglowności na całej długości Odry i na odcinku Wisły od Warszawy do Gdańska. My mamy za zadanie tą gospodarkę poruszać w swoich województwach, w swoich regionach. I to jest właśnie taki wstęp do rozwoju tej gospodarki, która niezmiennie ważna będzie dla Małopolski. W czwartek wojewoda Małopolski Józef Pilch podpisał w Krakowie porozumienie z chińską firmą Habor Engineering Company w sprawie współpracy przy opracowywaniu koncepcji i projektów oraz realizacji inwestycji związanych z żeglugą śródlądową w Małopolsce. Podstawowa współpraca to będzie budowie, ale już możliwość jest dużo. Czyli działanie, handlowanie, finansowanie, ale wszystko do negocjacji i do rozmowy. Głównym celem wspólnych działań będzie przywrócenie żeglowności Wisły od Oświęcimia do Sandomierza oraz w przyszłości budowa kanału śląskiego, który połączy Wisłę i Odrę. Otwierałoby to dostęp do europejskich szlaków wodnych. Połączenie dwóch rzeczy, tych doświadczenia żeglugowego naszych żeglarzy i połączenia właśnie chińskich technologii, jeśli chodzi o budownictwo, czy budownictwo kanałów i budownictwo po tej całej żeglugi śródlądowej, to będzie niezmiernie ważne, korzystne dla nas, dla tych firm, które będą chciały w przyszłości obsługiwać tą żeglugę. Chińska firma deklaruje, że jest w stanie zapewnić realizację inwestycji. Chce także realizować inne projekty na terenie Polski. Polska dla nas jest bardzo ciekawy rynek. W ostatnich latach stosunki między dwoma państwami się rozgrzewa coraz bardziej. Jesteśmy gotowi, jesteśmy bardzo zainteresowani współpracami w różnych formach na miejscu. Chiny oraz Europa Środkowo-Wschodnia, w tym Polska, otwierają się na większą współpracę gospodarczą i chcą ją wzmocnić. Jutro do Warszawy z oficjalną trzydniową wizytą przybędzie prezydent Chin. To pierwsza taka wizyta od kilkunastu lat. Dziś odbędzie się beatyfikacja sługi Bożej siostry Marii Celeste Crostarozy, założycielki zakonu sióstr redemptorystek. Uroczystość odbędzie się w katedrze w Foggi w środkowych Włoszech. Mszy świętej beatyfikacyjnej będzie przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, ksiądz kardynał Angelo Amato. Ojciec święty Franciszek w 2013 roku ogłosił heroiczność cnót Marii Celeste Crostarozy. Dwa lata później Kongregacja do Spraw Kanonizacyjnych wydała dekret o uznaniu cudu przez jej wstawiennictwo. Maria Celeste Crostaroza była taką mistyczką, tak to określamy, mistyczką Eucharystii, mistyczką zakochaną w Chrystusie, ukrzyżowanym w Chrystusie Odkupicielu, ale również osobą, której zależało na tym, żeby tworzyć życie wspólnotowe, jako życie konsekrowane, będące pamiątką
życia i działalności Jezusa Chrystusa, naszego Odkupiciela. Ta beatyfikacja włoskiej mistyczki, założycielki sióstr redemptorystek, jest dla nas takim jakby akcentem podkreślającym, że warto spojrzeć w serce. To, co doświadczamy w naszym sercu, tak jak Maria Czelestek-Rostarosa. Osobiste spotkanie, słowa Chrystusa, ale też misja, którą otrzymała do spełnienia i pewne trudności w tej drodze realizacji tego zadania, które jej Chrystus wyznaczył. A tym zadaniem było utworzenie zakonu Najświętszego Odkupiciela. Redemptorystki mniszki klauzurowe w bordowych habitach to starsze o rok siostry redemptorystów. Żyją na świecie w 47 klasztorach w Polsce w Bielsku Białej. Dla nas redemptorystów jest to wielka radość, ponieważ Maria Czelestek-Rostarosa jest założycielką zakonu sióstr redemptorystek. Mówimy często o takiej żeńskiej gałęzi redemptorystów, ale też Bóg poprzez nią dał pewne natchnienie naszemu założycielowi, świętemu Alfonsowi Liguoriemu, żeby właśnie pomyślał o tym nowym zgromadzeniu misyjnym, który będzie poświęcało się ewangelizacji ludzi opuszczonych, najbardziej ubogich, tam na południu. I w tym samym mieście, Skala, nad Zatoką Amalfitańską, powstał zakon sióstr redemptorystek, a rok później zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela. Rosjanie nie wezmą udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Powód? Liczne przypadki sportowców, którzy stosowali doping. Jednak lekkoatleci, którzy udowodnią, że nie zażywali niedozwolonych środków, wystartują pod olimpijską flagą. Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych podtrzymało zawieszenie Federacji Rosyjskiej w związku z licznymi przypadkami stosowania dopingu przez rosyjskich sportowców. A ci już 13 listopada ubiegłego roku otrzymali ostrzeżenie. To jednak nie zmobilizowało sportowców z Rosji i po raz kolejny między lutym a majem przełapano 49 z nich na stosowaniu dopingu. Do sprawy odniósł się prezydent Rosji Władimir Putin. Odpowiedzialność może być tylko indywidualna. Nie może być mowy o zbiorowej odpowiedzialności sportowców lub danej federacji, jeśli konkretne osoby zostały na tym przyłapane. Rosjanie nie są zadowoleni z usunięcia ich sportowców z igrzysk. Jak sami mówią, to zbyt drastyczne. Traktuję tę decyzję jako naruszenie praw Rosji i naruszenie naszych interesów w sporcie. To źle, że sportowcy używają dopingu i substancji zakazanych. I oni prawdopodobnie myślą, że każdy wszędzie je tutaj bierze. Odbieram to negatywnie. Nie chcę, aby tak trudne środki były podejmowane wobec naszych sportowców, ponieważ przygotowują się i ciężko pracują. Myślę, że nie zasługują na taką decyzję. Jednak lekkoatleci, którzy udowodnią, że nie zażywali niedozwolonych środków, wystartują pod olimpijską flagą. Michał Spieszny z Akademii Wychowania Fizycznego z Krakowa mówi, że to dobra decyzja. Wykluczanie wszystkich mogłoby spowodować to, że zupełnie odebralibyśmy nadzieję sportowcom, którzy przecież byli też i wielu na pewno takich było rosyjskich sportowców, którzy są uczciwi i rywalizowali w sportowy sposób z duchem kubertynowskim. Michał Spieszny dodaje, że z dopingiem należy walczyć, a rywalizacja sportowa powinna przebiegać w uczciwy sposób. Gdzieś tam próbowano odsuwać doping albo kontrolę antydopingową, a dopuszczać doping, to chyba jest zło sportu. Należy rywalizować w jak najbardziej czysty, sportowy sposób i to jest jedyne, co nam w sporcie pozostało, bo jak usuniemy tą rywalizację, no to co nam zostanie? Co zostanie ze sportu? Tylko zostanie czysty doping, rywalizacja, uzyskiwanie tylko pieniędzy i nie zostanie tej rywalizacji sportowej nic. Afera dopingowa wybuchła w grudniu 2014 roku, gdy trzykrotna zwyciężczyni maratonu w Chicago Lilia Szobuchowa przyznała się do płacenia za fałszowanie wyników badań antydopingowych. I to już wszystkie wiadomości w porannym wydaniu Informacji Dnia. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrej soboty. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Iwona Kowalska. Zapraszam na prognozę pogody. Nad wschodnią, południową i nad zachodnią częścią kontynentu układ wysokiego ciśnienia. Nad pozostałym obszarem niże z frontami atmosferycznymi.
Polska znajdzie się pod wpływem pola podwyższonego ciśnienia. Dziś na zachodzie, w centrum i na północy Europy dużo chmur, deszczowo z lokalnymi burzami. Najwięcej pogodnego nieba w południowej części kontynentu. Najniższa temperatura w Londynie około 16 stopni, a najcieplej w Bukareszcie aż 36 stopni. I przejdźmy do mapy naszego kraju. Dziś w zachodnich, północnych i południowych regionach zachmurzenie umiarkowane oraz duże i miejscami tam opady deszczu i lokalne burze. Na pozostałym obszarze pogodnie. Na termometrach od 21-22 stopni na zachodzie i północy do 24-26 stopni na pozostałym obszarze. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie znacznie wzrośnie i wyniesie około 1015 hektopaskali. A teraz prognoza pogody dla poszczególnych regionów. Zapraszam!